czekaj, słuchaj! Dwa, jeden, siema, siema, siemaneczko! Co to? Dzisiaj będziemy czytać wasze historie i zniszczyliście mnie, ponieważ jest ich tyle, że nie dam rady. Wysłaliście chyba z 300 historii, to są jakieś jaja. Więc wybrałam po prostu 5 chronologicznie i będą z tego serie. Jak chcecie jeszcze, żebyśmy coś kiedyś przeczytały. Jak chcecie, żebyśmy coś jeszcze kiedyś przeczytały na odcinku lub ja z innymi dziewczynami, bo może będzie seria. Nie wiem, jeszcze będziemy się lubić. Tutaj jest mail i proszę o tytuł historii tylko. Poznałam typa na Tinderze. Z mojego opisu jasno wynikało, że nie szukam poważnych relacji i zwyczajnie brakuje mi bolca. Typ mega przystojny, blondyn, niebieskie oczy, twarz trochę kują type shit. Napisał do mnie pierwszy: jem teraz szarlotkę, a mógłbym ciebie. Odpisałam mu na to, że jestem zainteresowana ofertą. Mówiliśmy się na spotkanie, chciał mnie zgarnąć z domu, ale dla bezpieczeństwa powiedziałam mu, żeby podjechał pod galerię. Odjebałam się jak nikt. Pamiętam, że napisał mi, że z racji, że jest powrót przed 24, to on stawia warunek, że mam przyjść bez bielizny. Ubrałam więc najbardziej przysłokieckie, jaką mam. Przyjechał na umówioną godzinę. Dowiedziałam się, że jest studentem prawa w Warszawie. Poszliśmy do jakiejś restauracji na chwilę. Ruszyliśmy do apartu, który kolega miał wynająć. Jak tam weszłam, to się prawie popłakałam. Typ wynajął pokój w motelu na dwie osoby, owszem, tylko z oddzielnymi łóżkami. Łazienka była dzielona z innymi ludźmi, tak samo jak kuchnia, ściana pomalowana na czerwono. Burdel po prostu. Ten pokój wyglądał jak typowy pokój na kolonii albo u dziadków na działce. Stwierdziłam whatever, może chociaż jest dobry w łóżku. Z biegiem czasu było coraz gorzej. Jak już się zabrałam do swoich części roboty, usłyszeliśmy na korytarzu właściciela, który nam wcześniej dawał klucze. Powiedziałam, że mi to nie przeszkadza i mogę kontynuować. Jak już przyszliśmy razem na łóżko, powiedział, że musi się odwdzięczyć. Nigdy w życiu tak szybko nie udawałam orgazmu tylko po to, żeby skończył robić to, co robił. Że to ja. Serio? Oh my gosh, ty też zawsze udaję. Ja nigdy nie udawałam, bo ja się stresuję. Nie, że... ja po prostu mówię prosto w twarz. Nie potrafię udawać. No ja mówię, a jak coś, to dzisiaj nic z tego nie będzie, nie musisz zapisać. Zesram, ja nie mam psychy, żeby tak coś powiedzieć. Naprawdę? Ja zawsze udaję. Ja też zawsze udaję. Ja nie lubię, bo ja wiem, że dla chłopaka powiedzieć, że dziewczyna nie doszła, to jest jak po prostu strzał najgorszy. Najgorszy, co może mu się przydarzyć. Słucham! Najgorszy, stara. Stara, najgorsze. Ale to wynika tylko dlatego, że chłopcy mają mało wiedzy i trzeba ich uświadamiać. No. No to później można powiedzieć, no to później o tym można porozmawiać, ale nie w trakcie, stara. W trakcie nie. Ja mam gdzieś. Znów było słychać głos właściciela, tylko tym razem pod samym pokojem. Koleżka się trochę zestresował tym razem i nie dał rady pociągnąć do końca i zaproponowałam, żebyśmy się przejechali gdzieś razem. Byłam lekko w szoku, bo byłam pewna, że jest nastawiony tylko na one night stand. Liczyłam, że pojedziemy coś zjeść. Zabrał mnie na stację i kupił mi wodę. Potem pojechaliśmy nad zalew i siedzieliśmy tam z 2 godziny. Gość bez przerwy gadał o sobie, o szczególności o swoich studiach. Napadł mnie na chatę, jak wychodziłam z auta, napisał mi, że nie wie, co ja mu zrobiłam, ale nie może przestać o mnie myśleć. Ciągnęła przez jakiś miesiąc, aż pewnego dnia przyjechał do mnie pod dom. Po tym, jak próbował odwołać naszą randkę godzinę przed nią i ja się na to nie zgodziłam i powiedział mi, że nie widzi jakoś tej relacji. W tej akcji po połączeniu kropek zdałam sobie sprawę, że często pytał mnie, czy nie chcę mu dać kosza, więc domyślam się, że chciał to zrobić, zanim ja będę miała szansę. Wniosek 2, albo nie umawiajcie się na pierwszej randce, albo nie umawiajcie się na randkę z osobą od one night stand. Ja nie rozumiem jego intencji. Chciałam wypukać i nie chciał. No właśnie. Bo jak chciał, to rozumiem, że ją chciał. I tak najgorszy wątek to był z tym motelem. Mega się teraz poczuję. To było najgorsze, że strasznie ci teraz poczuję, serio. I ty wiesz, że będziesz to robić w takim miejscu. Jest to najgorsze. Zwłaszcza, że chłop, co studiuje prawo, powiedział. Dokładnie. Zajebisty niby, taki fajny, nerdzik i co i w motelu chce ten. Okay. Mocne, że w ogóle się nie poddałaś. Mega się poczuję, no. Mocne jest. Że nie poddałaś. Hejka dziewczyny, chcę zacząć od tego, że uwielbiam was oglądać. O, thank you. Baby. To mam dla was do opowiedzenia historię, która może wydawać się nieprawdziwa, ale musicie uwierzyć na słowo. To jest prawda. Wszystko zaczyna się na winie. Nowa szkoła, nowe towarzystwo. Już w pierwszej klasie liceum zaczęłam zauważać Pawła. Był on wysokim, przystojnym chłopakiem. Widziałam kilkukrotnie jego wzrok na mnie, lecz myślałam, że to jest tylko takie spoglądanie na inne osoby. Jezu, ja bym totalnie pomyślała, że we mnie zakochałaś. Że zakochał, tak, od razu. Tak, zawsze. Czas płynął, tak zaczęła się trzecia klasa liceum. Stwierdziłam z moimi przyjaciółkami, że ten rok będziemy
wpisujemy sobie crushy dla fabuły. Każda z moich przyjaciółek miała już kogoś na oku, ale ja nie potrafiłam nikogo znaleźć. Aż do czasu, gdy pędząc na lekcję z przyjaciółką, wpadłam przypadkowo na Pawła. Przeprosiłam go i on mnie też. Zapytał, czy wszystko w porządku. Ja powiedziałam mu, że tak, poleciałam do klasy. Całą lekcję nie mogłam się skupić, bo cały czas miałam w głowie sytuację z wpadnięciem na Pawła. Stwierdziłam, że podejdę do niego na przerwie i zapytam się go o Instagrama i tak to zrobiłam. Podeszłam i poprosiłam. Wow, jesteś mega odważna. Wczoraj nigdy! Serio? Naprawdę szacun. Powiedział, że jasne, nie ma problemu. Wieczorem po powrocie do domu napisałam do niego, jaka co tam porabiasz. Wow. Wow, Barbie. Jesteś moją idolką. Period. O dziwo, odpisał fuck? Od razu. Napisał, że wszystko dobrze i że się uczy. Następnego dnia podszedł do mnie na korytarzu i zaczęliśmy gadać. Tak już przez dłuższy czas rozmawialiśmy, coraz więcej pisaliśmy, aż w końcu nadeszły wakacje. Ja, Paweł i cała nasza ekipa zaczęliśmy wychodzić. Było jak z bajki. Paweł odprowadzał mnie codziennie na autobus i było naprawdę cudownie. Ale ci zazdroszczę. Kocham czasu... takie miłości nastolatkowe. To jest coś pięknego. Takie pierwsze miłości. Ale ja pamiętam, jak też miałam tak po prostu i te pierwsze takie motyle w brzuchu jako nastolatka. Tak. To jest najlepsze uczucie, jakie można przeżyć. I tak się stresujesz takim miłościom. Tak, oczy tam błyszczą tak, cały tak. czas. No. Teraz gadam takie zepsute. Tak! Bo jak z bajki, Paweł odprowadzał mnie codziennie na autobus, było naprawdę cudownie, aż do czasu, gdy weszliśmy w związek. Czaja się czwarta liceum, byliśmy przed maturą, ja postanowiłam sobie, że będę się uczyć do niej na 100%, żeby dobrze ją zdać i mieć ją z głowy. Związek początkowo był bardzo cudowny, kwiaty, czekoladki. Był to mój pierwszy chłopak, z którym doszłam do poważniejszych relacji, w którym było życie intymne. Aż w końcu, po 2-3 miesiącach nadszedł kryzys, zaczęliśmy zauważać w sobie wszystko, co złe. Był już dla mnie przyjazny, ale nie potrafiłam mówić nie, bo bałam się reakcji Pawła. Prosiłam go, żeby nie tylko ja mu robiła dobrze, lecz ten twierdził, że on się brzydzi itp. Eww, to co najmniej stary, w takim momencie ty też przestajesz. Naprawdę? Dosłownie, to po pierwsze, a po drugie, bye! No what serio? The fuck? To jest pierwsza jej miłość, to wtedy się jest bardzo naiwnym, true. Naprawdę. Prawda. Mega przykre. Kłóciliśmy się o byle co, ale najgorsze jest to, że zawsze była to moja wina, lecz naprawdę nie zawsze tak było. Czułam się, jakbym była najgorsza na całym świecie. W tym momencie zauważyłam, że ma on lepszy kontakt z innymi laskami niż ze mną samą, więc ja głupia stwierdziłam, że zacznę się ubierać, zachowywać jak te inne dziewczyny. Oh! Najgorsze. Wiem, że to jest mega toxic, ale myślałam, że to jest to. Zauważyłam u niego coraz więcej dziewczyn wokół, z prawie każdą wysyłał sobie serduszka, a po każdej kutii pisał do nich o rady itp. Nienawidzę tego, ja raz byłam z chłopakiem, który pisał do wszystkich moich przyjaciółek, jak się pokłóciliśmy, tylko nie do mnie. A to mój też! Paroma chłopakami, którymi się spotykałam, to pisali do Nikoli. To jest żałosne. To jest mega żałosne. Like what? On zaczął mieć kontakt z coraz większą ilością lasek, a ja już zaczęłam się gubić, nie potrafiłam sama siebie odnaleźć. W końcu był mój pierwszy poważniejszy związek, nie zaczął mnie wyzywać, mówił, jaka jestem itp. Oczywiście dalej z mnie zerwałam, wsparcie miałam od moich przyjaciół, czułam, że coś jest tak, ale w głowie nie miałam zakodowane, że to jest to jedyne. W czerwcu zerwaliśmy. Powód tego był prosty. Daniel zaczął prześladować moją przyjaciółkę Natalię. Miał się z niej za każdym razem. Miałam mu o to problem, a zostałam zablokowana na wszystkich social media i nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego on mnie zablokował. Zerwanie było już 4 lata temu, a do tej pory nie mam sobie poradzić. Ciągle o nim myślę i nie wiem, co źle zrozumiałam. Przez te 4 lata nie znalazłam sobie chłopaka. Możliwe, że jest to przez to, że nie mogę o nim zapomnieć. Dziewczyny, prosiłabym was o jakieś rady. 4 lata poświęciłaś na to, tym bardziej, że on pod koniec relacji kompletnie cię już się szanował. No, to jest już problem w tobie w tym momencie, totalnie. Że... totalnie. Musisz pójść na terapię. Lepsze, co możesz zrobić dla siebie i dla swojej głowy, stara. Tak. Będziesz się męczyć i męczyć i męczyć i męczyć, to jest bez sensu, a musisz mieć taką osobę, która cię po prostu poprowadzi. Im dłużej będziesz czekała z tym, żeby sobie znaleźć kogoś innego, tym bardziej to będzie się rosło i potem się po prostu poddasz będziesz kompletnie. Powiesz, dobra, nie miałam kogoś 8 lat, to już będę sama do końca życia. No, no nie, musisz się otworzyć do ludzi. Byłaś taka pewna siebie, podchodząc do niego dalej. Widzicie, i... jak no to kurwa nie jest człowieka. Masz jedno życie i możesz je potoczyć jak chcesz. I ty 4 lata siedzisz i myślisz o jakimś chłopie, który cię w ogóle z dupy zablokował, on nie miał problemu w ogóle cię zablokować, uciąć sobie kontaktu z dnia na dzień, a ty na to 4 lata już poświęcasz? Dziewczyno, obudź się. Nie może tak wake być. Wake the fuck up. Ludzie po 30 latach się rozwodzą i żyją. Pierwszy nie znaczy ostatni. Pierwszy jest jak naleśnik. Pierwszy jest pierwszy. Do wyjebania. Pierwszym się uczysz. To jest wiek, w którym ty powinnaś teraz eksperymentować, bawić się, poznawać nowych ludzi. Dokładnie. A potem będziesz żałowała na starość, że nie wykorzystałaś tego momentu. No, dokładnie. Kosza jeszcze dostaniesz. Milion razy. Milion razy, ale to, ale to nie jest fajne. Złego w tym. Od razu chcę zaznaczyć, że wszystkie imiona są zmienione na nieprawdziwe. Hejka kochane, dzisiaj chcę wam opowiedzieć historię, w którą sama dalej nie mogę uwierzyć i tego przetrawić. Ada była moją przyjaciółką od dosłownie moich urodzin. Nasze mamy się bardzo dobrze znały oraz mieszkały ode mnie 2 domy dalej. Razem dorastałyśmy
rozmawiałyśmy, przechodziłyśmy przez różne problemy, na przykład w szkole z rodzicami czy rówieśnikami. Ada nigdy nie wykazywała niepokojących zachowań w stosunku do nikogo. Zawsze chodziła uśmiechnięta. Często chodziła elegancko ubrana do szkoły, bardzo dobrze się uczyła i jej marzeniem było zostać lekarzem. Wszyscy dookoła ją chwalili i podziwiali. W pewnym momencie nawet ja tego zazdrościłam, bo ja nie byłam taka dobra jak ona w szkole. Teraz wiem, że to nie jest wyznacznikiem, kim jesteśmy lub kim w przyszłości się staniemy. Przez 15 lat przyjaźniłyśmy się bez przerwy, ale jej zachowanie stawało się coraz dziwniejsze, jak byłyśmy w 8 klasie podstawówki. Zadawałyśmy się wtedy z paroma innymi koleżankami z klasy, więc miałyśmy taką naszą paczkę. Jedna z nich miała starszych znajomych o parę lat, także chcąc, nie chcąc, pewne zachowania zaczerpnęłyśmy od nich. Zaczęliśmy palić papierosy. Mega! Pić alkohol! A miałyśmy dopiero jakoś 13 lat. Dobra, not good. Ile? 14. Ojej, to już przesada. Not good. A wy kiedy zaczęłyście? Co? Pić. No ja miałam 15 lat. Ja mój pierwszy zgon zaliczyłam, jak miałam. Ojoj, ja 16. Ja 16. A ty byłaś w Skins. Ja bardzo długo akurat z tym tym. Ja nie, bo w Anglii to wszyscy takie obrzydliwe rzeczy robią. Wiem, jest to przerażające, bo każda z nas wywodzi się z bardzo dobrych domów. Ada zaczęła traktować to bardzo poważnie i sama coraz częściej zaczęła nas do tego namawiać. Jej rodzice są po rozwodzie, a jej mama miała nowego faceta po paru latach. Było jej ciężko z tym i widziałam to po niej. Z czasem widziałam, jak bardzo się od tego wszystkiego uzależnia, nie potrafi przeżyć tygodnia bez zapalenia papierosa czy zioła. Naszą drugą przyjaciółką, nazwijmy ją Roxaną, obie stwierdziłyśmy, że jest coś nie tak, ale ona nie chciała nam powiedzieć dokładnie, co się dzieje. Zaczęła coraz częściej znikać, nie odzywając się od kiedy poszła do większego miasta, do liceum. Wtedy praktycznie straciłyśmy się na dobre. Obrażała się często, jej zachowania potrafiły być tak różne przez okres 10 minut, że sam jesteś w stanie się pogubić, z kim rozmawiasz. Nadszedł czas, kiedy ja pokłóciłam się z Roxaną i nie kolegowałyśmy się już. Myślałam, że Ada dalej będzie ze mną rozmawiać, ale okazało się, że jednak nie. Po zapytaniu wprost, o co tutaj chodzi, napisała, że nie chce ze mną już rozmawiać i mam ją zostawić w spokoju. 5 lat przyjaźni w kilka dni przekreślonych, tak o. 15, nie 5. Oh, wow. Naprawdę nie było mi łatwo, ale miałam na szczęście jeszcze inne przyjaciółki, które pomogły mi się pozbierać. Minął rok i dostaję telefon, że Ada miała próbę samobójczą i będzie jechała do psychiatryka na parę miesięcy. Nie mogłam w to uwierzyć i się popłakałam. Nawet nie miałam jak się z nią skontaktować, bo mnie zablokowała. W kolejnych 6 miesiącach okazuje się, że chciała zrobić to drugi raz. Nie wyobrażam sobie, jakby jej się to udało i miałabym iść na pogrzeb. Dowiedziałam się, że zaczęła brać leki, bo stwierdzili u niej depresję, bulimię, dwubiegunowość, zaburzenia lękowe, jak i zaburzenia tożsamości. Jest to tak dużo na raz, że nie pomyślałam, że ona może cierpieć na to od wielu lat. Na dodatek ścięła włosy na krótkie, takie jakie mają chłopcy, nie wiedziałam do czego to porównać. Zmieniła cały swój styl, kiedyś elegancka, potem na czarno wszystko. Okazało się, że od paru lat nie czuła się dobrze w swoim ciele i chce zmienić płeć, więc zrobiła to po 2 latach. Od tego spotkałam się z nią i nie byłam chyba przygotowana dobrze na to. Wyobraźcie sobie, że po 17 lat macie mówić do przyjaciół w formie męskiej. No, na pewno jest to ciężkie. No jest, Jezu, to musi być strasznie ciężkie. Spojrzałam na nią z lekkim niedowierzaniem. Miała już dość długie włosy na nogach, krótką fryzurę, luźne ubrania i opowiedziała mi, jak to wyglądało, ale nie dowiedziałam się nic szczególnego. Po spotkaniu zablokowała mnie ponownie wszędzie, od tej pory nie mam z nią żadnego kontaktu. Minęły 3 lata, z tego co wiem jest już lepiej, ale nie skończyła szkoły, bo nie zdała 2 lata z rzędu. Dalej czasami o niej myślę, była dla mnie jak rodzina i ją kocham. No nic, to tyle i reagujcie, jeśli widzicie zmiany w zachowaniu u waszych znajomych. W tych czasach tym bardziej, żeby nie było za późno. Dzięki za wysłuchanie, jeśli to czytacie, papa. Mocna historia. To? Serio, nie wiem... To nie wiem, tak w ogóle co mam powiedzieć, szczerze mówiąc. Ale ja w ogóle nie rozumiem tego blokowania. On ma problem ze sobą po prostu i może wiem w jakiej formie mówić na tą, na przyjaciółkę twoją. Mówmy, że przyjaciółka, tutaj tak. Też opisywała się jako ona, więc będziemy mówić ona. Znałaś ją tyle lat jako dziewczynę. Przyjaźniłyście się i na pewno to już dłużej trwało i dlatego robiła takie rzeczy, 15 jakie lat. Robiła. Tak. Serio. Także mi się wydaje, że może przeraziła się twojej reakcji. No to nie jest problem w tobie, jak to jest przerażające. My się nie uczymy, jak reagować na dane rzeczy, dosłownie, tylko to wychodzi z życia. Nikt by się tego nie spodziewał, że coś takiego się stanie, więc nie można się na to przygotować, dlatego tu nie ma twojej winy w tej sytuacji. Dokładnie. Przyjaciele są po to, żeby wspierać. I to robiłaś. Tak. Ale jak ktoś nie chce zaakceptować nie twojej pomocy, nie, to jej nie zaakceptuje. Dokładnie. I ty nie masz na to wpływu. Nie możesz się obwiniać takimi rzeczami, bo ty nie jesteś ale w żadnym stopniu odpowiedzialna. Też jak ktoś nie chce z tobą kontaktu, to nie może. Nie ubiegaj się o to. Mega przykre, ale no niektórzy ludzie są jak po prostu przystanki autobusowe w naszym życiu. Jedziesz mega. Dalej. Super, ale... Wow. Hej laski, jak zobaczyłam storkę, to stwierdziłam, że muszę to napisać. Mimo, że historia nie jest o ex-chłopaku ani przyjaciółce, to myślę, że jest warta czytania. Przychodzę do was z dość długą i p***ą historią, która na zawsze zostanie w mojej pamięci i do dzisiaj mam ciary myśląc o tym. Zastanawiałam się, czy
to opowiedzieć, ale stwierdziłam, że będzie to ogromna przestroga dla słuchających was dziewczyn. Trzymajcie się, bo będzie mocno. Mimo, że brzmi to jak z jakiegoś filmu, to zapewniam, że historia wydarzyła się naprawdę i jeśli będzie napisana chaotycznie, to przepraszam, ale wzbudza ona we mnie ogrom emocji. Cofnijmy się do 2021 roku, kiedy po bolesnym zerwaniu postanowiłam założyć Tindera i pobajerować sobie z kimś. Miałam wtedy prawie 20. Na początku nikogo fajnego nie mogłam znaleźć i po jakimś czasie chciałam już go usunąć, bo stwierdziłam, że to bez sensu. Szkoda, że tego nie zrobiłam, ale w końcu napisał do mnie pewien 22-letni, bardzo przystojny Krystian. Gadka się kleiła i dobrze nam się ze sobą pisało. Po kilku dniach przyszliśmy na Instagrama, zrobiłam ogromny stalking i typ naprawdę wydawał się legit, więc kontynuowałam pisanie. Dowiedziałam się, że jest pod Wrocławiem i studiuje w Krakowie. Wspominał, że niedawno się tam przeprowadził i chciał poznać kogoś z tego miasta, stąd pomysł na założenie Tindera. Ja do Krakowa mam około 30 km. Opowiedział mi o swojej ciężkiej sytuacji rodzinnej i że jest po ciężkim rozstaniu, czyli tak jak ja. Bardzo mnie komplementował i mówił, że jestem podobna do jego ex wyglądu i charakteru. O ja, o no, mega komplement. Możesz powiedzieć wszystko i wybierasz to. Dosłownie. Było to dla mnie dość dziwne, ale olałam to. Dziwne? Aha, okej. Okay. Mówił tak, że nie szuka tutaj miłości. Ja już wiem, gdzie to idzie, w którą stronę. Ja też. Ja już się boję, no dawaj. Mówił także, że nie szuka tej miłości, po prostu chciał poznać kogoś, z kim będzie mógł wyjść, pogadać i tak dalej. Stwierdziłam, że spoko i po jakichś 2 miesiącach codziennego pisania postanowiliśmy spotkać się w Krakowie. Dzień, który zaproponował mi, średnio opowiadał, lecz bardzo nalegał, żeby było to wtedy. Kilkukrotnie prosiłam, aby zmienić termin, lecz był uparty na ten jeden dzień. What? Mega dziwne. No. Jestem osobą, która zawsze boi się pierwszych spotkań i stresuje się, że nie będzie mieć o czym gadać i będzie niekomfortowo, więc pytałam, czy mogłaby mi towarzyszyć moja przyjaciółka. Ponieważ stwierdziłam, że skoro ma być to koleżeńska relacja i nie idziemy na żadną randkę, to w czym problem, żeby była z nami moja bestie? No. Nie zgodził się i bardzo chciał, abym była sama. W tamtym momencie powinna mi się zapalić czerwona lampka, ale tak się niestety nie stało. Postanowiłam, że spotkam się z nim sama. Zawsze, ale to zawsze w takich sytuacjach, czy nawet jak jadę Uberem, włączam mojej przyjaciółce lokalizację na wszelki wypadek. No. Całe szczęście, że tak zrobiłam i tym razem, bo jak nie, to nie wiem, co by teraz ze mną było. I ja pierdolę. Ja się boję. Mieszkam z tą przyjaciółką, więc moi rodzice nawet nie wiedzieli, że jadę się z kimś spotkać. Jedyna osoba, która o tym wiedziała, była ona. Wsiadłam do pociągu i pojechałam do Krakowa. Miałam być już na dworcu i miał mnie stamtąd odebrać. Jadąc tam, miałam mieszane uczucia i moja intuicja powiadała mi, abym się z nim nie spotykała, lecz mimo wszystko postanowiłam to zrobić, skoro już byłam w drodze. Napisałam mu, że za około 15 minut wysiadam, na co odpisał, że zaraz po mnie będzie. Całą drogę utrzymywał ze mną kontakt i zapewniał, że będzie fajnie. Wysiadłam i zaczęłam rozglądać się ze samochodem, który napisał, że jest jego. Namierzyłam furę i zmierzałam w jego stronę. Zastanawiało mnie, dlaczego nie wyszedł nawet z auta, aby się przywitać. Było to dziwne, ale wsiadłam i słuchajcie teraz. Na początku myślałam, że się przewidziałam i wsiadłam do złego samochodu, ale nie. Od razu jak wsiadłam, zamknął drzwi tak, abym nie mogła wysiąść. Moim oczom ukazał się około 40-50-letni chłop. Pierwsze co z... Ja pitole, Jezu, to jest koszmar, mi się chce płakać tak z dół. Boże święty, biedna dziewczyna. Jezu, ja też się zaraz popłaczę. Ja pitole, jakie bocne. O nie, o nie, słuchajcie tego. O ja Jezu, ja się boję. Jezus Maria stara. Mi się boję też. Pierwsze co zrobił, to wyrwał mi telefon, który trzymałam w ręce i powiedział coś w stylu: cześć kinia, żona mnie zostawiła, to będę miał ciebie. Nawet nie wiecie, jak się wystraszyłam i zamurowało mnie. Totalnie przestałam myśleć i nie wiedziałam, co mam zrobić. Typ zabrał mi telefon, nawet nie miałam, nie mogłam do nikogo napisać ani zadzwonić. Pierwsze, co mi przyszło do głowy, to zabrać mu jakoś ten telefon i zadzwonić na policję, ale nie udało mi się. Spytałam, gdzie w ogóle jedziemy, na co odpowiedział, że do niego. Okazało się, że nawet nie mieszka w Krakowie, tylko w okolicach. Jechaliśmy tam około godzinę. Myślałam już o najgorszym, że mnie zgwałci albo nawet zabije. Byłam przerażona. Całe szczęście przypomniałam sobie, że mam włączoną lokalizację i mówiłam mojej przyjaciółce, że będę z nią w stałym kontakcie, a jeśli nie będę się odzywać, to coś złego się dzieje. Miałam nadzieję, że się zorientuje, że nic nie pisze i jakoś mi pomoże. Dojechaliśmy pod jakąś kamienicę i zaciągnął mnie do mieszkania. Próbowałam krzyczeć o pomoc, ale nikogo nie było w okolicy. Nigdy nie czułam większego strachu niż wtedy. Największy lęk. Naprawdę, przysięgam. Jego mieszkanie to była jakaś totalna rudera. Brudno, ciemno, wyglądało wszystko przerażająco. Nawet nie powiedział mi, kim jest. Po prostu byłam ja i obcy, stary typ. Najgorsze, że nie wiedziałam, co on mi chce zrobić. Nie był nachalny. Wyglądał po prostu na chorego i niezrównoważonego psychicznie. Przywiązał mnie do łóżka i gdzieś wyszedł. Mój telefon zostawił w innym pokoju, ponieważ ciągle słyszałam wibracje, że ktoś się do mnie dobija. Domyślam się, że to moja przyjaciółka i marzyłam tylko o tym, aby mnie stąd uwolniła. Od razu, kiedy wyszedł, próbowałam się uwolnić i jakimś cudem mi się udało. Szybko pobiegłam szukać telefonu, napisałam mojej przyjaciółce dokładny adres, pod jakim się znajduje i zadzwoniłam na policję. Odłożyłam telefon i wróciłam do pokoju, w którym mnie zostawił. Bardzo się bałam, co będzie, kiedy wróci, a mnie nie będzie tam, gdzie mnie przywiązał. Po około 30 minutach usłyszałam walenie w drzwi i jego dalej nie było. Wstałam i przez dziurkę w drzwiach popatrzyłam, kto to. Była to policja, którą zawiadomiłam. Kamień spadł mi serca.
Jedynym problemem było, że te drzwi były zamknięte od zewnątrz, a on zabrał klucze. Jednak wiedziałam, że jestem już bezpieczna. Po dosłownie chwili po policji przyszedł on z jakąś dziewczyną. Co? Okazało się, że była to jego druga ofiara, którą chciał zwabić do mieszkania. Zapięli go w kajdanki i otworzyli drzwi do mieszkania, w którym siedziałam. Byłam mega roztrzęsiona i przerażona całą sytuacją. Zdawałam sobie sprawę, że nie wiadomo, co typ ma w głowie i mógł chcieć nawet mnie zabić. Cieszyłam się, że się to skończyło. Po rozmowie z tą dziewczyną przy policji okazało się, że miała dokładnie tak samo z tym mężczyzną i pisał z nią z tego samego konta, co ze mną. Po kilkunastu minutach na miejsce przyjechała moja przyjaciółka. Bardzo chciałam wrócić już do domu, lecz musiałam jechać na komisariat złożyć zeznania. Na tym zakończę tą historię. Typ poszedł siedzieć za uprowadzeniem jej i tej dziewczyny, a ja dalej uczęszczam na terapię po tej sytuacji. Teraz już wiem, dlaczego tak bardzo leżało mu na tym jedniu spotkania, bo umówił się na ten dzień też z tą drugą dziewczyną. Mam teraz ogromną fobię na poznawanie nowych osób. Zdaję sobie sprawę, że było to bardzo nieodpowiedzialne z mojej strony. Nie ma takiej opcji. Nie wmawiaj sobie tego, że się z nim spotkałam, ale byłam młodsza i głupia. Nieprawda. Nie. Dziewczyny, które tego słuchają, proszę was, uważajcie na siebie i na takich oszustów. Nigdy nie wiemy, kto jest po drugiej stronie i bodaje się za młodego i przystojnego chłopaka. Kiedyś sama olewałam takie przestrogi, dopóki nie spotkało to mnie. Dziękuję wam za przeczytanie tej historii. Mam nadzieję, że jakoś zwięźle to napisałam i choć wiem, że historia naprawdę brzmi, jak była wymyślona i to uwierzcie, chciałabym, aby tak wymyślona, było. Wymyślona, to jest. Pozdrawiam was, historia. Buziaki. Wy po pierwsze, nie mówisz, że byłaś głupia, nic z tym. Byłaś mądra w tej sytuacji. Nie, że lokalizacja zareagowałaś bardzo dobrze, wiele dziewczyn by było przerażonych i by nie wstały z tego łóżka. No. Bardzo mądrze się zachowałaś, serio? Nie mogłaś wiedzieć, z kim rozmawiasz. Ja jestem w szoku, że jestem takie rzeczy naprawdę się kurwa dzieją. To jest chore. I wyobraź sobie, jakby to nie była ona, tylko jakaś inna dziewczyna, która nie pomyślała o tej lokalizacji. Prawdopodobnie uratowałaś czyjeś życie. No, na pewno uratowałaś życie tamtej drugiej dziewczyny. Dokładnie, dokładnie. Więc powinieneś być z siebie dumna. Tak. I mam nadzieję, że pozbierasz się jak najszybciej, bo nie można pozwolić na to, żeby jakiś pojeb zniszczył ci życie i żebyś była straumatyzowana. Rozumiem to, że jest ta trauma, bo kurwa każdemu by było ciężko w takiej sytuacji, ale pamiętaj o tym, że masz jeszcze resztę swojego życia i naprawdę możesz zmienić wszystko na lepsze. Dokładnie. Okropne to jest po prostu. Co ludzie kurwa mają w głowie? Ale ciekawa jestem, czy ona była taką pierwszą dziewczyną, taką pierwszą jego ofiarą. Szczerze, wydaje mi się, że tak, dlatego że widać, że jego pomysł był bardzo nieprzemyślany. Że możliwe. Wiesz, zostawił ją bardzo długo. Samą. Tak. Mi się wydaje, że jakby miał już wprawę, to miałby jakiegoś pomocnika czy coś, nie wiem. Jezu, jakie to jest chore. Boże, co ludzie mają w głowie w ogóle? Kim on chce być? Nie wyobrażam sobie emocji i uczuć, jakie ona musiała wtedy doświadczyć. Po prostu jaki strach ona musiała ale mieć. Ale ten ząg, jak wsiadasz do auta i nagle widzisz takiego typa. Ja bym zamarła. Ja bym nie wiedziała, co zrobić. Przysięgam. Straszne to jest. Jesteś. Dobrze, że poszłaś na terapię Powinnaś być bardzo dumna z siebie. Jesteśmy z ciebie dumne. Naprawdę. Bardzo. Bo naprawdę uratowałaś życie, dosłownie. Tak. Nie tylko swoje. Ale tej dziewczyny też. Ja ogólnie zawsze mam włączoną lokalizację 24/7, żeby każdy wiedział, gdzie jestem. Bo ja właśnie przez to, że tyle kiedyś. Ja teraz to zrobię, kurwa. No stara, możemy się nawet wymienić. No właśnie, ja lubię zbierać lokalizację. Jezu, ja też mam tyle Pokemonów tutaj. Nie będzie włączyć, proszę. Patrz, to jest taka aplikacja Znajdź. Find my. Hej dziewczyny, stwierdziłam, że muszę podzielić się z wami historią o mojej byłej przyjaciółce. Mam 19 lat i z początkiem 22 roku poznałam się z pewną dziewczyną, nazwijmy ją Cornelia. Była taką sławniejszą w moim małym mieście laską. Dużo o niej słyszałam i stwierdziłam, że fajnie będzie się z nią poznać. Od samego początku złapałyśmy ze sobą bardzo dobry vibe, fajnie się dogadywałyśmy. Miałyśmy mnóstwo wspólnych tematów, byłyśmy dla siebie dosyć bliskie, no i zapowiadało się spoko. Po kilku miesiącach przyjaźni nadeszły wakacje, co za tym idzie dużo imprez, nocki itp. Miałyśmy w planach wybrać się na imprezkę w plenerze i Cornelia w tym czasie spała u mnie przez kilka dni, bo tak się złożyło, że moja mama i siostra były na wyjeździe i miałam wtedy wolną chatę. Mój chłopak też spał u mnie po tej imprezie, jednak nie pojechał z nami na nią. Teraz przedstawię wam pewnego debila, o którego się rozchodzi. Był to, nazwijmy, Kacper, 3 lata starszy ode mnie. Był to typ, z którym miałam strasznie skomplikowaną relację. Kręcenie, kłótnie, zrywanie. Kocham to. I tak w kółko. To jest mój typ relacji. Strasznie mną manipulował i bawił się z moimi uczuciami. Trwało to około 1,5 roku. Co prawda nigdy nie byliśmy w oficjalnym związku, ale pewnie uczucie nas łączyło. Kacper zranił mnie naprawdę dużo razy i na tamten okres bolał mnie jego temat, o czym bardzo dobrze wiedziała Cornelia. Jednak średnio ją to interesowało, bo poznała się z nim i utrzymywali kontakt.
Nienawidzę takich przyjaciółek. Wracając do tematu tej imprezy, na którą planowałyśmy pójść, nie miałyśmy transportu na nią, była dosyć daleko od mojego miasta. Kornelia zadecydowała, że napisze do Kacpra. Tak, pewnie, najlepszy pomysł. Najlepszy pomysł, co miałeś zrobić, naprawdę. Mega pomysł, dla zjeba. Możemy się zabrać z nim i z jego kolegami, bo on też tam jechał. Byłam niezadowolona z tego pomysłu, ale stwierdziłam, że w sumie tylko z nimi tam pojedziemy, no i trudno, już się zgodziłam. Po dojechaniu na miejsce Kornelia w ogóle nie zamierzała się z nimi rozdzielać i chciała spędzić z nimi tą imprezę. Trochę się wkurzyłam, bo tak jak mówiłam, nie wspomniałam go dobrze i nie miałam ochoty siedzieć w jego towarzystwie. Ona tego nie rozumiała i miała już to w dupie. Po jakimś czasie, kiedy ona zdążyła już sporo wypić, ja nie piłam, zauważyłam, że zaczynają się do siebie zbliżać, razem tańczyli, miziali się, wiecie, o co chodzi. Prawie puściłam bełta, patrząc na to, nie dziwię się. Więc od nich poszłam i znalazłam innych znajomych. Po jakiejś godzinie zaczęłam szukać Kornelii, bo chciałam, żeby poszła ze mną siku, ale za nic w świecie nie mogłam jej znaleźć, więc poszłam sama. Pisałam, dzwoniłam 100 razy, ona nic. Martwiłam się, bo nie wiedziałam, gdzie jest. Nagle patrzę, a ona nawalona w cztery dupy znalazła się przede mną. Pytam, gdzie była, dlaczego nie odbierała, a ona do mnie: wracajmy do domu. Nie wiedziałam, o co chodzi, bo ciągle mówiła, że przeprasza itd. Ojej, totalnie nie czaiłam, o co jej chodzi. Zaczęłam szukać kogoś, kto mógłby nas odwieźć do domu. Padło na innego mojego byłego XD. Ale cóż, kocham to po prostu. Impreza twoich byłych. Tak, jest w jednym miejscu. W drodze nadal powtarzała, że mnie przeprasza, a jak spytałam się, co się stało, to dostałam odpowiedź: odbałam z Kacprem. Ja takie, no nie, chyba sobie żartujesz. W domu opowiedziała mi, co się wydarzyło. Okazało się, że zabawiała się w krzakach z Kacprem. Zamurowało mnie i strasznie się na niej zawiodłam. Dodatkowo pokazała mi mój top, który jej na tą imprezę pożyczyłam. Był o spermi... przez Kacpra. Nie wierzę. O, ja wiem, jaka to jest osoba. To jest osoba, która ci zazdrości. To nie jest koleżanka. To jest dziewczyna, która nie ma w ogóle szacunku do samej siebie. Sorry. Ale żałosne. W twojej koleżance, że jej nie lubimy. Cancel. Miałam ochotę ją rozszarpać i wyrzucić z domu. Mój chłopak był równie na nią zły na mnie, że tego nie zrobiłam. Ale ja oczywiście mam za dobre serce i pozwoliłam jej zostać te kolejne dni u mnie. Debilka. W nocy jak spaliśmy... Dobrze, hypemanko jesteś. Debilka. Dawaj, dalej. W nocy jak spaliśmy z moim chłopakiem, Kornelia wyszła z domu i wróciła o 6-7 rano. Była spotkać się z Kacprem. O, a tak żałowała, tak się przepraszała. Ona żałowała tego, że z nim to zrobiła, czy żałowała, bała się, że się osłabiła tok i zostawiła dowody i że musi to powiedzieć. Niezły debil. Następnego dnia udawała, jakby nic się nie stało i mówiła, że była pijana. Dla mnie alkohol to żadna wymówka, bo uważam, że jakby nie chciała, to by tego nie zrobiła i nie była tak pijana, żeby nie umieć stać na nogach, więc jakby miała świadomość tego, co robi dokładnie. Rano praktycznie w ogóle nie rozmawialiśmy i tak zleciało pół dnia. Potem zrobiłam obiad i później nie działo się nic ciekawego. Około 23 wyszła spotkać się z Kacprem, bo twierdziła, że na trzeźwo musi przegadać z nim wczorajszą akcję. I na trzeźwo nie potrafiła powiedzieć się: przepraszam, dokładnie. W czasie, kiedy wyszła, leżałam sobie z moim chłopakiem i oglądaliśmy coś na Netflixie, bo tego dnia miał spać u mnie. Koło pierwszej w nocy Kornelia przyszła do mnie, żebym otworzyła jej drzwi. Wstałam, do tych drzwi otwieram, a tam widzę ją i Kacpra. I no zesram się! Miałam tego dość. Brak szacunku. Kornelia spytała, czy Kacper może na chwilę siedzieć z nią u mnie. Podkreśla tylko, że obydwoje byli pijani, wpuściłam ich, bo nie chciałam robić dziwnych akcji na klatce w środku nocy. Już miałam to w dupie, co ona robi. Nawet nie zapytała się mnie o to, czy Kacper może spać z nią u mnie, co moim zdaniem jest absurdalne i mega chore, ale wyobraźcie sobie, że postanowiła, że Kacper spędzi dzisiejszą noc u mnie w domu razem z nią w łóżku mojej siostry. Jaka patuska! Nie wierzę! Patologia po prostu. Wyobraźcie sobie, ja i mój chłopak w jednym pokoju, a obok moja przyjaciółka w łóżku z moim ex. Brak słów. Zesram się! Zesram się! Jaka Kacper... bezczelna c***a głupia. Serio, i ten Kacper też zajebisty w ogóle. Mega! What the fuck? Mega! Sobie warci. Pierwsze. Idealnie się dobrały. Gówna. Kacper zwinął do domu wcześniej rano, kiedy wstałam, już go nie było, a jej powiedziałam, że to, co odwaliła w ciągu tych dwóch dni, to gruba przesada i nie chcę mieć z nią do czynienia. Spakowała się i wyszła, przyjechał po nią on. To już w sumie tyle z tej pory tej historii, mam nadzieję, że zrozumiecie z tego cokolwiek. Mega żałuję, że w ogóle wpuściłam ją do domu po tej imprezie, ale byłam głupia. Później przez około pół roku musiałam patrzeć na nią codziennie w klasie. Jezu. Mam nadzieję, że już nie macie kontaktu. No. Po pierwszym semestrze przepisała się na szczęście do innej. W ciągu tego pół roku wydarzyło się w szkole kilka śmiesznych sytuacji między nami, ale to w sumie mało istotne. Oblała mnie barszczem czerwonym. Yes! Mam nadzieję, że miała białą bluzkę. Fun fact, Kornelia chciała oddać mi wyprany ten top, ale stwierdziłam... Jezu, ona jeszcze chciała tak, no masz swój top. Koniec końców, oddał mi za niego pieniądze Kacper. Jezu, każdy chyba miał taką przyjaciółkę, która chciała ci odbić chłopaka. O Jezu! Ja chcę jeszcze jedną przeczytać. Tak? Bonus. Afera serowa, sp*** w portfelu i jaja pachnące Diorem.
To chyba musisz ty przeczytać. Dobra. Historia będzie bardziej obrzydliwa niż smutna i depresyjna, więc uprzedzam, że jedzenie będzie bardzo utrudnione. Zaczynając. Wyobraźcie sobie, że macie w podstawówce takiego kolegę, który nigdy się nie myje, rzadko układa włosy, a ubiera się w to, co znalazł w komodzie. Niezależnie czy było to czyste, czy też nie. To właśnie w podstawówce, a ja mówię o 20-letnim chłopaku. O, oh, wow. Co? Poznaliśmy się przez internet, gdy miał... Nie zrozumiałam! Co to za metafora, przepraszam. To jednak był 20-letni chłopak, a nie posłuchaj. Aha, dobra, myślałam, że on miał 20 lat i był w podstawówce. Poznaliśmy się przez internet, gdy miał 17 lat, a ja 15. On kochał grać w gry i ja też, więc to nas połączyło. Na początku związku było bardzo kolorowo, przyjeżdżaliśmy do siebie, chodziliśmy na spacery, mimo odległości dawaliśmy radę się spotykać do pewnego momentu. Po 2 latach zaczęłam się budzić i zauważyć, że jednak coś nie gra w tym wszystkim. A skąd wzięła mi taka myśl? Chłopak był mamisynkiem, którego utrzymywali bogaci rodzice i nie nauczyli w życiu pracy ani domowych porządków, więc w pokoju był normalny. To jest najgorszy typ chłopaka. No. Któregoś dnia przyjechałam do niego, gdy on jeszcze kończył lekcję, więc chciałam zrobić mu niespodziankę i posprzątać pokój. Ciebie! Żałosna jesteś, kochanie. Nie. Układając rzeczy w szafie, zaczęłam składać bokserki, ale jedne leżały zwinięte w kącie. Wyjęłam je... Z pasem startowym. Wyjęłam je... O nie! Zesrał się. On się zesrał. O nie! Tak? Czekaj, słuchaj! Wyjęłam je i chcąc je rozwinąć, dostawiały opór. Były bardzo sztywne i dopiero po pewnej chwili rzuciłam przerażona na ziemię gacie, które po prostu były tak obsrane, że straciły swoją elastyczność. Ja What? Czarne majtki z daleka wyglądały normalnie, ale w świetle było widać, że po prostu koledze się popuściło. Sraka! Wrzucił do szafy w kąt. Sraka! Od tego momentu zaczęłam zwracać na pewne rzeczy uwagę. No. Z nim na przykład na to, że posiel, w której spałam rok co weekend, nie była prana ani razu. Jak to zauważyłam? Boże. Znak zapytania, bo zapytałam się go, czy nie chce kupić innej pościeli, która będzie bardziej pasować do pokoju, a on machnął ręką i powiedział, że on jej ani razu nie zdjął, więc nie chce mu się kupywać nowej. To wyjaśniało moje pryszcze, wypryski i inne rzeczy zawsze, jak spałam u niego. Oczywiście dodając, że na tej pościeli kolega spał, pocił się, pewnie walił konia, a raz byłam świadkiem, jak jedząc Big Maca, wytarł w bok łóżka rękę z tego tłustego sosu. Twoja pięcioetapowa skincare ginie w momencie, kiedy idziesz do chłopaka, który Szczerze, jesteś idiotką. Kocham cię za debilizm. Naprawdę. Mam nadzieję, że wyrosłaś z tego. To ja ignorując wszystkie moje red flagi. Tak, naprawdę. Tak. Z tego, że ma obsrane gacie. Kocham go. Zrobiłam aferę życia i sama przy nim wzięłam pościel i wrzuciłam do pralki. Prawie zeszłam przy wyciąganiu jej z pralki, bo okazało się, że ona nigdy nie była szara, tylko kremowa i nie miała printu marmuru, jak mi wmawiał, tylko była tak poplamiona. Print marmur! Ale to dopiero początek! Ja żałuję, że nie ma zdjęć dołączonych. Naprawdę! Kolega, tak go nazwijmy, nie miał też pojęcia o antyperspirancie. Nie używał i nie lubił, bo go szczypie. Nawet mamusia nie mogła przekonać synka. Nie nosił w lato w ogóle. Miał przepocone nawet kurtki, którego jego mamusia prała mu. Ale nigdy nie chciała go zmuszyć, żeby używał antyperspirantu. Kolegę też wiele rzeczy brzydziło. Oto, patrz. Kiedyś usłyszałam, że on nie zrobi minety, ponieważ on się brzydzi, bo tam się sika, a on ma wrażliwy język. Nie wierzę. I jak raz zrobił swoje ex, to musiał przez majtki, bo inaczej go to... Co? To jest obrzydliwe. Bo inaczej go to brzydzi. Jezus, poczuję tej dziewczynie, która była w tej sytuacji. Biedna naprawdę. Dziewczyna. Ale kreował się na fakera z twitterowca. Nosił drogie buty, które były uwalone jak błotnik traktora, bluzy z drogich marek, które miały dziury i plamy, a także portfel z Diora, na który pewnego dnia spadła bomba po tym, jak nasz kolega zużytą pełną prezerwatywę wrzucił do plecaka, mówiąc: potem wyrzucę, bo na razie nie mam gdzie. A potem nie nastało, bo prezerwatywa się wylała w całym plecaku, wlała się niestety też do portfela, który był wtedy na wierzchu. Jemu to nie przeszkadzało. Ja pierdolę. Być takim brudasem. Naprawdę. Jemu to nie przeszkadzało i do pewnego momentu wyciągał kartę z portfela, pomijając fakt, że jego druga strona portfela się klei i śmierdzi z Ale to była ta strona, której nie używał i nie trzymał tam kart, więc przecież to logiczne. Dopiero ja kazałam mu domyć portfel, bo wstyd było mi z nim płacić przy kasie. Czułam na sobie wzrok kasjerów. I Jezus Maria! No serio? Aby jeszcze bardziej wam przybliżyć skalę tego, co przeżywałam, to usłyszycie teraz aferę grzybową. Boję się. Kiedyś miało dojść między nami do seksu.
Miało być super, chociaż bardzo mi przeszkadzał jego pod, bo było lato. Gra wstępna ma miejsce, ja już ściągam mu gacie i chcę. Nie chcę, fudzio. Chcę się brać do roboty. Złapałam sprzęt w ręce i zaczynam działać językiem, a tam mnie coś zatrzymało. Odór, smród, obrzydliwy zapach. Nie dając po sobie znać, kontynuowałam ręką, ale nie trwało to długo, gdy się przyjrzałam pod światłem. Ja nie chcę o tym wiedzieć, dawaj. Zauważyłam ogromny ser, wielki francuski ser, twaróg wokół grzyba, bo to nie było delikatne, to zakrawało o umyślne zbieranie tego, bo nie wierzę, że to się osadziło po jednym dniu. Osad był tak duży, że to mogłoby spowodować zapalenie. Zdziwiło mnie to, ile może tam tego się mi zmieścić. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Ona tak o, kontynuowałam. Kontynuowałam ręką, czując strukturę tej hodowli bakterii, myśląc co zrobić, bo miałam duże odruchy wymiotne i chciałam odwrócić rolę, więc powiedziałam, że hej, może jednak ty w moją stronę zaczniesz coś robić. Usłyszałam to samo. Nie, bo tam się sika. Zjebie się. Słuchaj! Zjebie się. To może on nie myje penisa, ponieważ im się sika i on się przeciwko dotknąć. Albo on boi się, że ty tak samo nie dbasz o to, co za obrzydliwstwo. Obrzydliwiec. Poddałam się, powiedziałam, że źle się czuję, żeby uciec od tych hodowli sera w gaciach. Naprawdę. On jedynie machnął ręką i założył majtki z powrotem. Natomiast do końca dnia widziałam, jak go to zdenerwowało. A do mycia tej ręki nie było proste. Czułam strukturę tego sera na mojej dłoni jak déjà vu. Najgorsze jest to, że wtedy pierwszy raz się kochaliśmy w zapalonym świetle, dlatego to widziałam. Nie chcę myśleć, co było przed w ciemności. Jezu, to wy uprawialiście seks kiedykolwiek? Jezu, jak ty musisz iść się zbadać. Stara, naprawdę. Na pewno masz... coś. Po jakimś czasie pękłam i powiedziałam mu to, że powinien o siebie dbać, że to jednak ten wiek i jak to się skończyło. Skończyło się tym, że kolega... używał jednego perfumu pod pachy, na szyję i w gacie. Poszedł na skróty. Nawet nie wiecie, jak się zdziwiłam, jak poczułam Dior Savage na jego pewnego dnia. Ser o zapachu Diora. Koniec końców, rozstaliśmy się, ale opowiadając o znajomych, nikt nie chce w to wierzyć, ale potwierdzają, że faktycznie czuli, jak on śmierdzi, jak brudny chodzi na co dzień. Tym samym obrażając ludzi ubierających się w lumpach. Pamiętacie, dziewczyny, nigdy nie bierzcie się za wami synków, bo skończycie jako jego druga matka. Ale sam fakt, jak stara, jak ja bym zobaczyła coś takiego, ja bym uciekła w trybie now, a on tego, no to kontynuuje. Tak, u mojej ręki. Ja słysząc o tym mi się żygać chciałam. Naprawdę obrzydliw. Nie wyobrażam sobie w ogóle tego. Ja też w ogóle sobie tego nie wyobrażam w ogóle. Jak ja się cieszę, że nic z żadnym brudasem nie byłam. Jest. Wy byłyście z brudasami, śmierdziele. Jakby dziewczyna się balsamuje, depiluje, ten ty masz wszystko. Jedną robotę, człowieku. Tak. Jedną robotę. Tak, i nawet to potrafi zrobić. Jest ten fakt, że ten chłopak liza przez majtki. Jak? Ja pierdolę. To jest moja reakcja. Ej, guys, jak chcecie, to dołączajcie zdjęcia do historii. Błagam was, musimy zrobić drugi ten. Part 2. Part 2 trzeba. Dawajcie tytuły tych historii i to muszą być mocne historie. Dzięki, że nas oglądacie. Wpadajcie na nasze Instagramy, na kanały do dziewczyn, bo tam też są inne filmiki. Yes. Bye!